Jurku, 32 raz już za chwilę zagra Wielka Orkiestra. Jaki tym razem jest cel? Cel naszego wynału to płuca po pandemii, a więc COVID, który zrobił ogromne spustoszenie takie w naszym zdrowiu. Nie mieliśmy dostępu do lekarza. Musieliśmy często przerwać leczenie i to wymaga teraz naprawy. I Polskie Towarzystwo Pulmonologii Dziecięcej zwróciło się już do nas 2 lata temu z tym problemem. Rok temu już tak dokładnie powiedzieli, co tu by wymagało zmiany. Zaczęliśmy to dokładnie sprawdzać. Pracujemy z systemem ankiet, systemem rozmów, systemem takich dokładnego przeanalizowania tematu. I powiedzieliśmy, dobra, zgadzamy się. Chodziło o 15 oddziałów dziecięcych, bo tyle jest. Ale daliśmy się namówić na kolejne 49 oddziałów dla dorosłych. Czyli tak jak w przypadku sepsy, będziemy grali dla wszystkich, którzy tej pomocy będą potrzebowali. Tutaj pomocy potrzebują oddziały, aby kupić bardzo nowoczesny sprzęt diagnostyczny, rehabilitacyjny, sprzęt obrazkowy, taki, który przez cały czas kontroluje chorobę, jak chociażby mukowiscydozę, gdzie ją trzeba cały czas obrazować, cały czas trzeba być blisko pacjenta. A że kupujemy zawsze najnowocześniejszy sprzęt, czy jest szansa, że znowu nam kilka lat zrobimy taką przestrzeń do szybkiej diagnozy, a co za tym idzie, skutecznego leczenia. W Warszawie spotykamy się w nowym miejscu. Gdzie dokładnie? PGE Narodowy, czyli Błonia PGE Narodowego, stadion. Ulubiony, bardzo fajne miejsce. Już nie ma miejsca pod Pałacem Kultury i szukaliśmy tej nowej lokalizacji i tak stwierdziliśmy, że to jest chyba dobra lokalizacja. Jest metro, jest most Poniatowskiego, którym się po prostu spaceruje, jest dobry dojazd, ładny widok z tego wszystkiego, z tego miejsca całej Warszawy, więc stwierdziliśmy, że w tej dzisiejszej dobie komunikacyjnej to będzie dobre miejsce na finał. Podpisaliśmy wstępną taką intencyjną umowę. I myślę, że 28 stycznia tam właśnie się spotkamy na 32 finale. Zbieramy siły, zbieramy wolontariuszy, ale też już niektóre rzeczy są gotowe, tak jak tutaj piękna puszka, pokażmy i powiedzmy, kiedy właściwie spotykamy się w styczniu podczas 32 finału. 28 stycznia będziemy zbierali pieniądze nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Mnóstwo sztabów zagranicznych, to też jest taka niesamowita idea, że ludzie chcą z nami grać. Niezmienna ilość wolontariuszy, 120 tysięcy, ale tych puszek będziemy mieli w tym roku więcej, 235 tysięcy. W tym momencie, kiedy mówię te słowa, już ponad 650 sztabów się zgłosiło. Tych sztabów było w zeszłym roku 1600 i tak mniej więcej liczymy, że będzie tyle samo. Za to serduszek będzie 42 miliony. To jest nieprawdopodobna ilość. W zeszłym roku było chyba 37,5 miliona. Ja tylko przypomnę, pierwszy finał, 10 tysięcy wolontariuszy, ani jednej puszki, nie było identyfikatorów i uwaga, 250 tysięcy serduszek. A więc wszystkie ręce na pokład. Pięknie rośniemy i mówimy sobie siema. Dzięki. Siema, bo tu wszystko gra okej. Okay.